Zarząd strefy podsumował efekty ubiegłorocznej pracy. Po wielu latach marazmu i utracie wiary w to, że Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna stanie się motorem rozwoju gospodarczego, nagle sytuacja się zmieniła. Wzrost zainteresowania przedsiębiorców jest znaczący, by nie powiedzieć ogromny. Udało nam się wydać w ubiegłym roku 15 zezwoleń. Oprócz tego pozyskaliśmy jeszcze 8 przedsiębiorców dodatkowo, którzy zakupili grunty inwestycyjne, będą budowali fabryki, a z tych zezwoleń nie korzystają. Także można powiedzieć, że w sumie powstaną 23 nowe inwestycje na terenie województwa, w zasadzie podlaskiego, częściowo warmińsko-mazurskiego. Nie tylko liczba wydanych zezwoleń jest zadowalająca. Prezes Leszek Dec nie kryje zadowolenia z wartości nakładów inwestycyjnych dokonanych przez przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o nakłady, które przedsiębiorcy ponieśli realnie w 2017 roku, przekraczają one 530 milionów złotych. I druga ważna rzecz, myślę, dla społeczności województwa, tutaj Suwałk, to zatrudnionych zostało prawie 570 nowych osób. Kiedy powstawała Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, mówiono, że jej misją jest pozyskiwanie przedsiębiorców, którzy w obrębie działania strefy stworzą 10 tysięcy miejsc pracy. Po pierwszych 15 latach działalności chyba już nikt nie traktował poważnie tych deklaracji. 2017 rok okazał się przełomem. W tej chwili zatrudnienie na terenie całej strefy przekroczyło 10 tysięcy osób, 10 tysięcy 100 z groszami, o ile pamiętam. Strefa nie zamierza spocząć na laurach. Zmiany w prawie, które mają w tym roku nastąpić, mamy objąć swoimi działaniami całe województwo podlaskie, część województwa warmińsko-mazurskiego, część województwa mazowieckiego. Nie będzie trzeba już w tej chwili włączać nowych terenów w granice strefy. Będzie można udzielać decyzji o wsparciu, czyli tych ulg podatkowych, takich jak udzielamy dzisiaj, na każdym terenie, gdzie inwestor będzie chciał wybudować nową fabrykę. Leszek Dec prognozuje, że te zmiany znacząco i pozytywnie wpłyną na rozwój gospodarki w całej północno-wschodniej Polsce. Nie bez znaczenia te prognozy są również dla naszego miasta. Ale nie tylko. Największym zainteresowaniem cieszyła się w dalszym ciągu tutaj podstrefa w Suwałkach, ale cieszymy się, że zaczęły funkcjonować te nowe podstrefy włączone w grudniu 2015 roku, bo ogłaszaliśmy przetargi, mamy rozstrzygnięcia w tych nowych podstrefach Czyżew, Siemiatycze, Bielsk Podlaski. Część przedsiębiorców inwestuje w Białymstoku i sądzę też, że nowa podstrefa, która została w ubiegłym roku utworzona, podstrefa w Augustowie, po ostatnich rozmowach z panem burmistrzem zacznie również funkcjonować już od lutego, będziemy ogłaszali pierwsze przetargi i myślę, że jest to też dobra wiadomość dla mieszkańców Augustowa, że będą mogli niedługo znaleźć miejsca pracy u siebie na miejscu. Wrażenie robi również łączna wartość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorców, którzy postawili na prowadzenie biznesu na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kwota została w tej chwili przekroczone, zostało 3 miliardy złotych. Obecnie Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma 19 podstref. Działa w nim 112 firm. Doskonale też radzi sobie sama spółka. Na koniec 2017 roku wypracowała 2 miliony 700 tysięcy złotych zysku.